Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski, to kanał Wbrew Cenzurze i witam na kolejnym raporcie z Frontów Ekstra. Wraz ze mną Krystian Jachacy. Cześć Tomek, witam Państwa. Który dla Państwa przygotował bardzo ciekawy raport, ekstra raport można było powiedzieć, związany z kulturą, która powstaje wokół konfliktu na Ukrainie. Zanim jednak do tego przejdziemy, serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do polubiania nas w innych mediach społecznościowych i do polecania nas wszędzie tam, gdzie możecie, wszędzie tam, gdzie uważacie, że to jest dobry pomysł. Także poza internetem. Dokładnie tak. Krystian, zaczynając sobie może od takiego małego podsumowania. Mamy trochę oczywiście tych relacji medialnych, to jakby dominuje cały ten przekaz publiczny, ale przy okazji, i to jakoś u nas jest mało zauważalne, jednak wojna to zawsze jest też taki potężny zastrzyk dla kultury, powiedzmy, na wyższym poziomie. Powstają dokumenty, powstają piosenki, filmy, prawda? Piosenki właśnie, seriale, sztuki teatralne. Gdzieś tego u nas się nie zauważa, a jeżeli się zauważa, to tylko tą jedną stronę, no czym zresztą chyba nie jesteśmy zdziwieni, prawda? No tak, no Oscary dostają filmy z Mariupola, ukraińskie, tych filmów jakby rosyjskich się nie dostrzega, no inne państwa no nie kręcą jeszcze na ten temat, nie jest to jeszcze aż tak kultura masowa, ale no tych filmów rosyjskich jest bardzo dużo i o nich dzisiaj mocniej powiemy, bardziej się na nich jednak skupimy, tak, bo tego nie ma. Właśnie, no ale może właśnie zacznijmy sobie od tego, dlaczego ich nie ma, bo wydaje mi się, że choćby ta tematyka, no to zaraz się Państwo przekonacie po Krystiana wystąpieniu, ta tematyka, samo to, że ona jest poruszana, no właśnie, tak jak mamy w tytule, w Donbasie, już by mocno zaburzyło ten obraz, którym próbuje się Polakom mózgi nasączać, prawda, że to jest tam wojna między Ukrainą a Rosją, że ta granica jest jakby sztywna, prawda, Rosja najechała na inne państwo. No ten Donbas jest z tego już wykluczony, prawda? No właśnie, no ta cała kinematografia rosyjska wojenna, która, no szanowni państwo, no filmy wojenne, Rosja filmami wojennymi stoi, tam Mosfilm, jeszcze radzieckie studio, no tych filmów wojennych, szczególnie o II wojnie światowej oczywiście, no tych filmów są chyba tysiące i chyba nikt poza Rosjanami takiej skali kinematografii wojennej nie rozbudował. No i podobnie zaczyna się robić w tematyce wojny na Ukrainie, a przede wszystkim wojny na Donbasie, no bo to jest taki najbardziej ikoniczny temat, no Mariupol, Bachmut, no to się będą przewijać, Donieck, to co się działo po 14 roku te walki, no to w tych filmach czy serialach, które dzisiaj omówimy, one oczywiście nie wyczerpują tematu, ale wybrałem takie właśnie symboliczne filmy z takich, powiedzmy, najważniejszych segmentów tej kinematografii wojennej rosyjskiej. No i one pokazują obraz, nie powiedziałbym, że czarno-biały. To nie są filmy czarno-białe i mi się wydaje, że to jest największy problem. Dlaczego ich w Polsce nie ma? Ponieważ widz polski odczyta zdecydowaną większość tych takich symbolicznych kodów kulturowych, które się pojawiają, zwrotów. Ten język jest też podobny, nawet bez znajomości języka rosyjskiego, mówiąc szczerze, większość filmów można rosyjskich oglądać, no bo te języki nasze są bliskie sobie. Jeśli chodzi o gramatykę, są pewne różnice, ale o taką dźwięczność to Polak zrozumie, czy Słowianin. No ale właśnie, one moim zdaniem, moim subiektywnym zdaniem, nie są czarno-białe. Mówią nie tylko o tym, jak film, to nie są filmy w stylu Szeregowca Ryana, że gdzieś tam to, co się dzieje poza frontem, jest gdzieś w bardzo dalekim tle, a główna fabuła to jest strzelanie, wybuchy, efekty specjalne. Te filmy to wszystko mają, bo to są mniejsze, większe produkcje, ale jest tam też wątek relacji front-człowiek, ale też front człowiek-rodzina. Jak rodzina to postrzega, jakim wstrząsem była ta wojna, ten konflikt pełnoskalowy dla Rosjan także na zapleczu i jak te zaplecze buduje relacje z, powiedzmy, ludźmi frontu. I to moim zdaniem jest największe zagrożenie z perspektywy mediów zachodnich, bo w Polsce jednak, czy w krajach zachodnich, no nie mówi się o tym, jak wyglądają relacje ludzi frontu, a ludzi domu, tak? U nas to w ogóle się nie bierze pod uwagę w ewentualnym konflikcie, tak? W wejściu do ewentualnego konfliktu. No to nie trzymajmy naszych widzów w niepewności, rozpocznijmy ten przegląd filmów i pierwszy festiwal na Wbrew Cenzurze. Zacznijmy, drodzy widzowie, od produkcji donbaskich. Pierwszym takim segmentem tej kinematografii rosyjskiej, który chciałbym dla Was omówić, jest kinematografia stricte donbaska, ze szczególnym uwzględnieniem tej donieckiej. Mamy do czynienia, można uznawać, nie uznawać, Doniecką Republikę Ludową, ale taki organizm państwowy czy parapaństwowy, jak mówią przeciwnicy, zwolennicy Ukrainy,
na Donbasie po 2014 roku funkcjonuje i funkcjonuje także w kinematografii, ponieważ mamy kilku autorów z naciskiem na rodzeństwo Władimira i Jekateryny Agranowiczów, którzy kręcą filmy od pewnego czasu i w szczególności w kontekście naszego dzisiejszego programu kręcą seriale, krótkie seriale tworzone własnym sumptem, które są produkcjami stricte donieckimi, oddolnymi, bez sponsoringu, powiedzielibyśmy, od dużych sponsorów, od dużych wytwórni filmowych. I takim godnym uwagi serialem, miniserialem jest serial Mobilizacja, który wyszedł bardzo wcześnie, bo oni go nagrywali luty, marzec 23, niedługo później się pojawił na Telegramie, można go obejrzeć na Telegramie, na kanale autorów, szczególnie Kati Agranowicz, która prowadzi swój kanał, ale jej brat również. I są, jest to 7-odcinkowy, no tak po 10-20 minut średnio te odcinki trwają, serial opowiadający historię pary, która toczy swoje życie. Pojawia się 21, 22, 24 lutego 2022 roku. No i cóż, no i ludzie żyją miłością, żyją pracą, żyją życiem towarzyskim, ale nagle pojawia się sytuacja wojenna i nagle pojawia się mobilizacja, która w Doniecku przebiegała w sposób dynamiczny. No i też jak wszędzie, no nie każdy do tej armii chciał pójść. A dlaczego nie chciał pójść, a dlaczego poszedł? To wszystko w tym serialu, cały ten klimat jest odwzorowany. No i też jest to serial, w którym występują, tak jak wspomniałem, ludzie z Doniecka i też był kręcony po prostu w Doniecku. Jest także druga produkcja rodzeństwa Agranowiczów, która niedługo się pojawi w przestrzeni publicznej. Jest to serial Rezerwiści. Premiera będzie latem tego roku i jest to serial, który, jak wskazuje sama Katia Agranowicz, seria Rezerwiści poświęcona jest bohaterstwu zmobilizowanych z DRL i ochotników rosyjskich. Na podstawie ich historii napisaliśmy scenariusz, a następnie zaproszono ich do gry. Grają siebie. I tu mamy do czynienia z serialem o tyle ciekawym, że tak jak wspomina sama współproducentka, jest i reżyserka zarazem, jest to serial, w którym będą grali studenci z Donbasu, z Doniecka w szczególności, z Donieckiej Republiki Ludowej, którzy na samym początku konfliktu, właśnie we wspomnianym lutym, marcu, brali udział chociażby w szturmie Mariupola, Wołnowachy, tych wszystkich pierwszych bitew, które się odbyły na Donbasie przy pierwszym uderzeniu rosyjsko-donbaskim, moglibyśmy tak powiedzieć, bo brały w nim udział jednostki pochodzące z Ługańska i z Doniecka. No i właśnie ci zmobilizowani studenci, którzy później pod koniec roku, gdy była w Rosji mobilizacja częściowa, oni zostali zdemobilizowani i oni w tym serialu biorą udział, więc występują w nim po prostu realni ludzie, ludzie, którzy przez te wydarzenia przeszli, ten front zobaczyli, dotknęli, ich koledzy na tym froncie także ginęli. No ale właśnie, mamy też do czynienia w kooperacji z Agranowiczami, z produkcją Aleksieja Siergiejewa, jednego z takich, powiedzmy, no, półprofesjonalnych aktorów z Doniecka. No jest to krótka produkcja, 30-minutowa, dopuszczalne straty. No i także jest to produkcja Studio Aurora, 22 rok. Jest to produkcja krótka, opowiadająca historię matki z dzieckiem, która ucieka przed żołnierzami słynnego pułku Azow w szpitalu. No i nie będę uprzedzał faktów, jak ta fabuła dalej się rozwinie. Jest to, powiedzmy, taki, no, taki trochę dramat, trochę thriller. Krótka forma. No ale cóż, mamy tu do czynienia z pierwszym segmentem, produkcje donbaskie, produkcje oddolne. Nie są to produkcje, moglibyśmy powiedzieć, hollywoodzkie, ale są o tyle ciekawe, że są to produkcje kręcone przez ludzi z Donbasu, którzy brali w tym wszystkim udział, widzieli. No, jest to produkcja oddolna, zawsze warta uwagi. Drugim segmentem są produkcje stricte rosyjskie. I tutaj będę przedstawiał te filmy czy seriale w pewnej chronologii. Powiedziałbym kolokwialnie od najdelikatniejszych, od takich, gdzie ta głębia wojny jest, powiedzmy, najmniej dostrzegalna, bo też no, nie każdy z nas lubi oglądać no, takie, powiedzmy, bardzo naturalistyczne, brutalne sceny. Więc tutaj będzie pewna gradacja tych seriali. No i pierwszym jest bardzo ciekawy i właśnie, to jest duża produkcja, znani aktorzy, 10 dni do wiosny. To jest 10 dni do wiosny. Jest to produkcja, która ukazała się w tym roku. Opowiada ona o wydarzeniach, no jest to produkcja wydana na 10. rocznicę przyłączenia
Krymu i Sewastopola do Federacji Rosyjskiej, więc jest to produkcja taka rocznicowa. Akcja odbywa się luty-marzec i znani aktorzy. Przede wszystkim Aleksander Gołubiew, Piotr Rykow, Karina Andolenko. I oni jako wcielenia filmowe tworzą taką, powiedzielibyśmy, rosyjską, krymską rodzinę, która po śmierci ojca musi przyjechać na ten Krym, dogadać się w sprawie domu, w sprawie jego posiadłości, jako starego oficera radzieckiego. I w tej rodzinie, powiedzmy w takiej formie, no tam jest 11 odcinków po 50, po 50 parę minut, rozgrywają się wszystkie wydarzenia i na Majdanie, i na Krymie, i referendum, więc tutaj może Donbas mniej, ale Krym, referendum, atmosfera tego przewrotu na Majdanie, no w tej właśnie rodzinie stosunki z Tatarami krymskimi, stosunki z tymi środowiskami neobanderowskimi, wszystko tak w jednej rodzinie zostało skumulowane, każdy poszczególny przedstawiciel ma swoją rolę, no jest to produkcja duża, jest to produkcja jakościowo na, powiedzielibyśmy, bardzo wysokim poziomie. No jest to produkcja w pewnym stopniu też historyczna, odnosząca się do tego, co było 10 lat temu, ale mająca, tak jak data wydania, w marcu 24, świeży serial. No ma to związek i z tym, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, więc polecałbym jako taką produkcję, powiedzmy, mainstreamową rosyjską. Drugim ciekawym filmem, czy można powiedzieć dokumentem wojennym, już cięższy, Ja idu domoj, wracam do domu. Jest to produkcja z zeszłego roku, produkcja VGTRK. To jest nadawca publiczny rosyjski, więc jest to też produkcja jakościowo dobra. On trwa godzinę i jest to dokument wojenny opowiadający o żołnierzu rosyjskim, który od 14 roku walczy przeciwko Ukrainie. Był obywatel Ukrainy. Zginął jego ojciec i zginął jego syn. Więc jest to człowiek średniego pokolenia, który idzie razem z frontem, ale w tym akurat dokumencie jest przedstawienie jego jako zastępcy dowódcy plutonu rozpoznawczego, jako rozwiedki, zwiadowcy. W artiomowsku, czy mówiąc w tej nomenklaturze ukraińskiej czy zachodnioeuropejskiej, w Bachmucie jest to opowieść o tym, jak idzie, można powiedzieć, do domu, tak jak mówi w tytule, spotyka się z cywilami, z których stosunek do żołnierzy rosyjskich wkraczających do miasta jest, no, powiedzielibyśmy, diametralnie inny niż się przedstawia to w polskich mediach, ale przede wszystkim, nie opowiadając całej fabuły tego filmu, choć można się domyśleć, no to bitwa o Bachmut, jej pejzaż, rozmowy z ludźmi, żywymi ludźmi w tych piwnicach, bardzo podobała mi się i bardzo była wymowna scena w tym dokumencie, kiedy no, jeden bohater, ale też inni żołnierze rosyjscy rozmawiają w piwnicy, no, z całą piwnicą jeńców ukraińskich wziętych w Bachmucie, w Artiomowsku. I ci żołnierze rosyjscy pytają się: ja jestem z Dniepropietrowska w mundurze rosyjskim, a wy skąd jesteście? Jeden z nich mówi, że też jest z Dniepropietrowska i rozmawiają, tak, jak sąsiad z sąsiadem. O tym, czy warto było walczyć, dlaczego ten walczy po tej stronie, czemu ktoś z Odessy walczy w Bachmucie po stronie rosyjskiej. No bardzo wymowna scena, no oczywiście w takiej konwencji no, wzięcia jeńców, tak, jeńcy najczęściej nie są rozmowni, ale część z nich rozmawia z Rosjanami i to też jest cecha charakterystyczna, którą warto zaznaczyć tych filmów rosyjskich po 22 roku, że tam cały czas trwa dialog pomiędzy nawet najbardziej radykalnymi środowiskami antyrosyjskimi, pułkiem Azow, Azowcami, tam cały czas się przewija wątek rozmowy, a po co to wszystko, no, typowe rosyjskie, za czym, czemu poszliście na ten front, my poszliśmy walczyć o swoją ziemię, a wy z Zakarpacia czy z Lwowa, po co, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo taka wymowna scena. Jest też produkcja tegoroczna, reżyser Andrzej Simonow. Młodzi aktorzy, ma dość specyficzną nazwę ten serial, czteroodcinkowy, 20/22. Jest to o tyle ciekawy serial, że jest to też duża produkcja rosyjska z tego roku, ale jest to serial o zajmowaniu, o bitwie mariupolskiej. Fabuła jest taka, że młody chłopak z Sewastopola pojechał, no, w okresie, powiedzmy, tych porozumień mińskich 14-22, pojechał do Moskwy na uniwersytet, poznał dziewczynę z dobrego domu. Trochę tak nie bardzo jej rodzice go akceptowali, żeby ona z nim mieszkała.
Ona też się wywodziła z takiej, powiedzmy, dobrej klasy średniej rosyjskiej, więc na wieść o wybuchu wojny na Ukrainie w 22 roku, no ona i jej takie subkulturowe środowisko nawet brali udział w tych protestach antywojennych w ramach fabuły, początkowej fabuły tego filmu, a on jako Sewastopolczyk, człowiek z Sewastopola, no ciągnie go na ten front w końcu pojechał, a ona za nim, ponieważ okazało się, że jest w ciąży. I chciała go o tym poinformować. No i mamy do czynienia właśnie z tym, o czym mówiłem na początku, z kolejnym ważnym wątkiem tej kinematografii rosyjskiej obecnej, wojennej. Relacje dom-front, tak? Ścieranie się racji. Czy warto pójść na front i zostawić znajomych, którzy często w wielkomiejskim klimacie są przeciwko wojnie, nie chcą zrywać z tym Zachodem, zostawić kobietę ciężarną, czy pójść na front za głosem idealizmu, serca, swojego pochodzenia, spłacić, no, powiedzmy, ten dług wobec ojczyzny. No i tu właśnie w tym czteroodcinkowym, no mniej więcej 52 minuty trwają te cztery odcinki, dobre jakościowo, mocno wojenny, ale też jest, tak jak mówię, ten ważny wątek relacji, czy być na froncie, czy być w domu, jak to wszystko pogodzić. No i na sam koniec, bardzo ciekawa produkcja, na którą mocno czekam, Na skraju przepaści, Na skraju otchłani, moglibyśmy przetłumaczyć, Ukraja bez dny. I to jest no, jeden z najmocniejszych filmów, jakie na temat wojny, czy w ogóle, nawet nie tylko rosyjskiej, ale w ogóle jakiejkolwiek wojny można obejrzeć, bo Na skraju przepaści jest dokumentem. Cztery odcinki będą po 2 godziny każdy, więc bardzo duża produkcja. Maksima Fadejewa i Sergeja Białusowa. Są to dokumentaliści wojenni, którzy nie przychodzą na front, kiedy ten front przejdzie, tylko idą razem z żołnierzami. Oni nagrali 15 filmów dokumentalnych z Donbasu, więc w mediach społecznościowych rosyjskich, na ich profilach, szczególnie profilach Real Doc, taką nazwę mają, w mediach społecznościowych, no można znaleźć, możecie Państwo znaleźć bardzo dużo różnych dokumentów, gdzie oni rozmawiają na froncie. Jednakże no, ten dokument Na skraju otchłani przebija wszystko, ponieważ to jest dokument, w którym bardzo zresztą popularny i oczekiwany, w którym oni po prostu, Fadejew idzie razem z drużyną szturmową słynnego donbaskiego batalionu Somalia i przechodzi z nimi cały szlak bojowy w walkach o Mariupol, w tych zaciętych walkach o Mariupol. No i cóż, no i idzie wraz z nimi, świszczą kule, wchodzą do piwnicy, są cywile, są zabici, są ranni. No, wystarczy tylko powiedzieć, że żaden z głównych bohaterów filmu już w tym momencie nie żyje. Oni wszyscy już zginęli. Więc to są, można by powiedzieć, no, zapis ich życia, tak? Zapis ich życia i zapis tego, jak walczyli, jak wyglądały te walki w Mariupolu, tak? To jest po prostu nagranie, jakby żołnierz przyczepił sobie kamerkę bardzo dobrej jakości do munduru i po prostu przeszedł ten cały szlak bojowy. Zresztą dobrze klimat tego filmu po premierze pierwszego odcinka, bo ten serial jest w trakcie premiery, dobrze ujął to jeden z dziennikarzy rosyjskich, Aleksiej Soczniew. W otchłani przez ponad 2 godziny widz obserwuje działania bojowników batalionu szturmowego Somalia i początek bitwy o Mariupol. Film nie opowiada o zabijaniu wroga ani o przetrwaniu ludności cywilnej, w ogóle nie zawiera czerwonego śmiechu Andrzejewa. Chodzi o stan, w którym twoje życie, życie twojego kraju jest na krawędzi przepaści. Wciągając się w film, zapominasz, że to dokument, a w pewnym momencie, gdy zdasz sobie sprawę, że bohaterowie w kadrze przeżywają być może ostatnie minuty, serce bije ci mocniej. No i właśnie, taki jest ten film. W internecie można obejrzeć obszerne zapowiedzi kilkunastominutowe tego dokumentu. Ten dokument jeszcze się nie ukazał w pełnej krasie. Na razie są w Rosji pokazy. Z bardzo wielu względów. No z jednej strony jest to produkcja w dużej mierze oddolna i finansowana przez sympatyków, ale film też napotyka na przeszkody administracyjne, no bo musimy sobie zdawać sprawę, że w Rosji trwa wojna, a ten film w swoim wyrazie, można oczywiście go zaklasyfikować jako film dokumentalny, patriotyczny, taki zapis historyczny, no ale jednak producent czy Fadejew uważają, że no są jednak przeszkody administracyjne, żeby on się ukazał w kinach. Jedna rzecz, że jest za długi, druga rzecz, że jest za brutalny, trzecia rzecz, którą wskazuje sam Fadejew i Białusow, że nie ma jeszcze w Rosji klimatu, żeby taki film się ukazał. Raczej jako pokazy takie, powiedzmy, dla koneserów, a nie do kina masowego, no bo jest i za długi,
I za brutalny, no ale też mógłby zrazić też, mówiąc wprost, społeczeństwo rosyjskie do... No, cały świat mógłby zrazić, mówiąc szczerze, do uczestniczenia w wojnie, a przecież Rosja to uprowadzi. Więc ten film mógłby wywołać w pewnym sensie szkody także PR-owe. Nie ma co tego ukrywać. No ale właśnie, przede wszystkim... Jeśli chodzi o wspomniany wątek front-dom, jeśli chodzi o te rozmowy z tymi różnymi ukraińskimi bojownikami, które się w tych wszystkich serialach odbywają, no warto też wspomnieć o tym, że mimo wszystko, mimo toczenia się walk, w tych wszystkich filmach jest cały czas poszukiwanie, no można by powiedzieć górnolotnie, prawdy, no ale przede wszystkim poszukiwanie porozumienia, tak? Tam cały czas się wskazuje, że możemy znowu żyć razem pomimo tej wojny, nie jesteśmy wcale wirusem raszyzmu, jakby to ktoś powiedział, jesteśmy tak, Ukraińcy, Rosjanie, jesteśmy takimi samymi ludźmi, ktoś nas w to wszystko wmieszał, no i raczej ta kinematografia rosyjska w swoim wyrazie, no wskazuje oczywiście na anglosasów. I na samo podsumowanie, żeby nie zostawiać zamkniętego zbioru tych filmów, no mógłbym polecić, no, godny polecenia, realizowany przez RT DOC, czyli to powiedzmy międzynarodową telewizję rosyjską, dawną Russia Today. Oni realizują już drugi międzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych Wriemia naszych gierojów, czyli Czas naszych bohaterów. Pierwsza edycja była w 17 państwach, w tym dwóch NATO, we Włoszech i w Turcji. Środowiska czy prorosyjskie, czy antywojenne realizowały takie pokazy. Było ponad 60 tysięcy widzów w tych wszystkich państwach, więc jest to dość duża impreza. Teraz jest druga edycja i można na tym festiwalu, czy w jakichś materiałach po festiwalowych znaleźć całą serię tego typu filmów, lepszych, gorszych, bardziej dramatycznych, dokumentalnych. No jest to taki, powiedzmy, hub tych wszystkich filmów, które można znaleźć i które można zobaczyć. I myślę, że wiele z wymienionych tytułów jest bardzo godnych tego. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Krystian, przyszło mi do głowy, bo tak sobie napisałeś tutaj, że będziemy tutaj dyskutować o tym, na ile to oddaje rzeczywistość wojny i na ile one mogą, takie filmy mogą coś przekazać zagranicznemu widzowi. Po pierwsze, stawiam tezę, że, no chyba się zgodzisz z tą tezą, takie filmy nie będą wyświetlane w tym tak zwanym mainstreamie. Natomiast będą łatwo dostępne w internecie, bo takie mamy czasy, że cokolwiek by tutaj nie próbowali robić mądrale, to i tak jak ktoś będzie chciał, do takiego filmu dojdzie. Ale być może właśnie dlatego mamy też do czynienia z tak zwanymi sankcjami kulturowymi. No bo ten obraz, który się sączy w Europie Zachodniej, zwłaszcza także u nas w kraju, jest taki, że oto Rosjanie dokonują ludobójstwa. Ty to mówisz o jakimś tam dialogu. Nie, to nawet się im tutaj odmawia, że to jest jakaś normalna wojna. Nie, że to jest plan ludobójstwa Ukraińców. A jeżeli to są ludobójcy, to ich filmów nie oglądamy. No cóż, no nawet w serialu 2022, czyli właśnie wspomnianej bitwie o Mariupol, nawet tam pojawia się wątek i dobrego, i złego Azowca. Tam jeden Azowiec mówi, że mu Perun szepta, że on musi zabijać tych cywilów i jeńców, a drugi łapie go za karabin i mówi, tak spoilerując trochę oczywiście, no ale to długi film, to tylko jedna scena, a drugi mówi, że tego się nie powinno robić, tak? że oni będą zabijać naszych jeńców, tak? Więc tutaj nawet w tych filmach, no, czy propagandowych, czy dokumentalnych, jakbyśmy ich tam nie nazwali, no one po prostu są, tak? A to widzisz, no, a z drugiej strony tego nie ma. Ja nie mówię absolutnie o stronie ukraińskiej, tylko o tej Europie Zachodniej, tak? Bo co widzimy? Widzimy, że nawet rosyjskim żołnierzom w przekazie kulturowym odbiera się człowieczeństwo, pokazuje się ich jako orki, prawda? Więc nawet jest tutaj dehumanizacja. No tak, a tu mówimy o filmach o tyle miarodajnych, że są to filmy typowo na rynek rosyjski. I tak jak w piwnicy Bachmutu czy Mariupola, no co pokazują, tak? No pokazują to, że rozmawiają z tymi jeńcami, że pytają ich, no ja też jestem Dniepropietrowska. No właśnie, czyli jednak niekoniecznie tylko na rynek rosyjski, ale też ukraiński. Także na rynek ukraiński i w ogóle cały ten rosyjskojęzyczny, no od Mołdawii po Koreę Północną. Tak? Tym bardziej, że tak jak żeśmy robili
materiał z Mateuszem Piskorskim o serialu Słowo Pacana, to wiesz, co się okazało, że to on jest na Ukrainie. Tak, że ja widziałem dane, że tam kilkaset tysięcy, czy parę nawet milionów w pewnym momencie ludzi subskrybuje rosyjskie takie platformy streamingowe, więc na Ukrainie, więc no widać, że tam ludzie śledzą, oglądają. Ale myślę, że ważnym aspektem tych wszystkich filmów jest to, co najbardziej naszych widzów, myślę, w tym wszystkim interesuje z tego naszego gadania dzisiejszego. Te filmy można obejrzeć. Możecie je obejrzeć na VK, czyli na Wkontakcie, takim powiedzmy rosyjskim Facebooku, mówiąc najkrócej. Tam je wszystkie znajdziecie, tam prawa autorskie na VK są trochę tak infoanarchistycznie traktowane. No, a poza tym nie problem sobie zrobić za pomocą nowoczesnych programów napisy, później je przetłumaczyć, to też już jeden kłopot nie jest. Tak, ale podobnie na Telegramie. To wszystkie te tytuły, jeśli wpiszemy w cyrylicą, one wszystkie wyskoczą. To wszystko jest do znalezienia, wystarczy chcieć i po prostu zobaczyć przekaz tej drugiej, tej rosyjskiej strony, nie tylko bazować na tym, co nam podają polskojęzyczne media czy Ukraińcy, bo te filmy, tak jak mówię, można powiedzieć, że to są filmy robione w czasie wojny, na potrzeby wojny, ale tak jak mówię, no, serial Na skraju otchłani ma problem wyjść w Rosji, bo jest po prostu tak rzeczywisty, tak brutalny, więc no, jak widać, nawet w Rosji są kręcone filmy, które są niekoniecznie czarno-białe. No cóż, to czekamy na Państwa recenzję. Może Państwo już coś obejrzeli, może chcecie coś obejrzeć, a może macie też coś do polecenia spoza tego zestawu, który przedstawił Krystian, także czekamy na Wasze komentarze. Jeśli chodzi o dzisiejszy raport Frontów Ekstra, to już wszystko. Żegnają się Krystian Jachacy i Tomasz Jankowski. I zapraszamy na jutro. Jutro rozmowa w ramach Na zdrowy rozum Konrad Rękas i Jan Engelgard. Bardzo ciekawa rozmowa o bardzo ciekawej, nieco zapomnianej postaci. Żegnamy się. To wszystko. Do zobaczenia.